Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Powagowanych. Dzisiaj chcemy Wam pokazać sposób na podniesienie samego silnika w górę, tak żeby nasza miska olejowa nie zahaczała o każdy korzeń, o każdy kamień czy o każdy krawężnik, gdy musimy przemieszczyć się właśnie w takich miejscach. Dla kogo to jest skierowane? No oczywiście dla tych, co jeżdżą po bezdrożach, tak jak na przykład ja, albo dla tych, którzy obniżają swoją furę, po to, żeby ten silnik dać do góry i również, żeby wyrównać poziom płości, żeby te przeguby wewnętrzne, zewnętrzne, żeby to jak najmniej się zużywało. W moim przypadku auto jest już podniesione, do tego jeszcze dołożę mu podkładki, liczę się z tym, że mogą przeguby wewnętrzne szybciej mi się zużyć. Jeśli będzie to zbyt częsta wymiana, zbyt częsta usterka, wtedy może zdecyduję się na demontaż tego. Na tą chwilę zakładamy takie podkładki. Jedną rzecz montujemy od strony rozrządu, drugą rzecz montujemy od strony skrzyni. Mamy dwa takie elementy oraz dwie mniejsze tulejki. Ta tulejka idzie od strony skrzyni, a ta tulejka jest po to, żeby podłożyć to pod łapę, która trzyma od spodu nasz silnik. Dodam, że ten zestaw pasuje do Golfa 4, do Octavii 1, do wszystkiego właśnie, co jest na płycie podłogowej, takiej samej jak Golf 4, czy oczywiście jeszcze A3, Toledo czy Leon. W komplecie znajdują się śruby, tak żeby nie trzeba było nic kombinować i niczego nie trzeba było szukać po warsztacie. Śruby oczywiście muszą być twardsze, nie żadne 5-8, tylko w naszym przypadku mamy 8-8 twardość. Jeśli chodzi o ten zestaw, linki do osoby, która nam dostarczyła te podkładki, znajdziecie w opisie. Jest tam zarówno czy OLX, Allegro, jak i Facebook. A my zabieramy się za montaż. Co i gdzie będzie przebiegało? Zobaczcie. W pierwszej kolejności będziemy podkładać tą podkładkę pod łapę znajdującą się obok skrzyni. Także na pewno do zrzucenia będzie filtr powietrza, a tutaj trzeba zrobić troszkę miejsca, tak żeby można było ten silnik podnieść. Następnie, jeśli tą podkładkę będziemy mieli już założoną, demontujemy tutaj rurę do lotu, zobaczymy, czy zbiorniczek na płyn do wspomagania również, jeśli będzie nam przeszkadzał, a raczej będzie, też będziemy musieli zdemontować. Zresztą zaraz wszystko zobaczycie. Pierwsza część za nami, czyli rozebranie tutaj tej prawej strony, także dostać się do mocowania poduszki. I teraz w którym miejscu i co będziemy odkręcać? Po pierwsze, zanim zaczniemy cokolwiek ruszać z łapami, pamiętajmy, że musimy chwycić ten silnik. Jeśli nie mamy takiego przyrządu jak my właśnie do unoszenia silnika, do przytrzymania silnika, takiej belki, jedyne co nam pozostaje, no to po prostu lewarek i lewarowanie od spodu za skrzynię tego silnika, czy tego całego zespołu, ponieważ tutaj nie rozpinamy się ani skrzyni, ani silnika.
Oczywiście dla nas wygodniej jest chwycenie tak jak tutaj, czyli mamy już w miarę sztywno silnik. Teraz będziemy odkręcać tą łapę. W momencie, kiedy odkręcimy, tutaj mamy jedną śrubę, tu mamy drugą śrubę i tutaj właśnie po to głównie odkręcaliśmy cały ten korpus z akumulatorem. Mamy trzecią śrubę, gdzie będzie jedna z tulei. Do dzieła. Łapę od strony skrzyni biegów mamy już rozkręconą, silnik mamy podniesiony, także mamy miejsce, żeby włożyć tą podkładkę na swoje miejsce oraz tą tuleję dystansową. Pamiętajmy, że w zestawie są dłuższe śruby, które należy użyć, zresztą zobaczcie sami. Tu mamy oryginalną śrubę, tu mamy śrubę, która była w zestawie, którą mamy dołączoną i tak samo jeśli chodzi o śruby, które mocowały już bezpośrednio tą łapę. Tu mamy dłuższe śruby, tu mamy te, które były oryginalnie. Zabieramy się za wsunięcie najpierw tej dużej podkładki pod spód. Kładę na swoje miejsce. Teraz spróbujemy to złapać śrubą. Z nasadki 16 mamy zmieniony rozmiar klucza na 16. I musimy tutaj troszkę to przesunąć tak, żeby weszło nam to już na gwint poprawnie. Dobra. Jedną śrubę mamy załapaną. Montujemy teraz tą tylną. Troszkę trzeba pomanewrować, żeby ten gwint nam wszedł na miejsce. I tu zobaczcie, teraz ta tulejka z prawej strony wkładamy pomiędzy otwór w łapie, a miejsce mocowania w karoserii.
Teraz tak, żeby zamontować drugą podkładkę, tą od strony rozrządu, musimy na pewno zdemontować fragment do lotu, czy chociaż tą rurę odjąć, tak jak w naszym przypadku. My dla naszej wygody jeszcze odkręciliśmy przewody paliwowe i do tego, jeśli ktoś ma sprawne mocowanie do zbiorniczka wyrównawczego płynu do wspomagania, musimy też to odkręcić. W naszym przypadku ten zbiorniczek do wspomagania nie ma już tego mocowania fabrycznego, także jedna mniej do odkręcenia, jedna rzecz mniej do odkręcenia właśnie z, po drodze do montażu tej podkładki. I teraz co i w którym miejscu będziemy odkręcać? Zobaczcie sami. Jak widzicie zresztą na tej łapie, jeszcze tutaj się wrócimy, że mamy dwa otwory montażowe. Nic więcej, nie tak jak w przypadku tutaj poprzedniego miejsca, gdzie mieliśmy nie dość, że do zamontowania taką podkładkę, bardzo podobną, to jeszcze tulejkę. Teraz mamy wyłącznie do wsunięcia właśnie tą podkładkę, czyli potrzebujemy odkręcić dwie śruby. W którym miejscu się znajdują? Pierwsza jest tutaj z brzegu. Raz, że dostęp jest bardzo dobry, dwa, że widoczność tej śruby, czyli odkręcamy tą śrubę. Druga śruba jest, jak odegniemy zbiorniczek do spryskiwaczy, w tym miejscu widoczna też taki żółty łebek. Mam nadzieję, że zbiorniczek na płyn wyrównawczy pozwoli nam tyle, żeby to odkręcić. Także zabieramy się za demontaż tych dwóch śrub. Następnie podlewarujemy ten silnik, pociągniemy go do góry, za to mocowanie wsuniemy podkładkę, no i oczywiście to skręcimy. Łapę od strony rozrządu mamy już poluźnioną, silnik jest podniesiony, jest już miejsce, żeby wsunąć tę podkładkę. Jeśli chodzi o to wycięcie, tym wycięciem wkładamy to do góry, ponieważ fragment od łapy, gumowy fragment jeszcze schodzi poniżej tego punktu i gdyby to było, byłby to taki sam element jak po mojej lewej, mojej prawej stronie, czyli o stronę skrzyni, mogłoby to po prostu się na tym zaprzeć. Także po to jest to wycięcie, pamiętajmy, że wkładamy to od strony rozrządu. Jak przebiega montaż, dokładnie tak samo jak z drugiej strony. Pamiętajmy, żeby użyć dłuższych śrub, muszą być twarde. Ok, weszło. Zaraz Wam pokażę, dlaczego musiałem delikatnie naciągnąć tą łapę. Jest taki jeden element, którego albo producent tej podkładki nie przewidział, albo po prostu stwierdził, tak samo jak my w naszym przypadku, że ten fragmencik tutaj, taka metalowa blaszka, tyle nam pozwoli, żeby się odgiąć i nie będzie to ze szkodą na jakąkolwiek trwałość, awaryjność auta. Została nam do przykręcenia, do zamontowania ostatnia tuleja dystansowa. Zobaczcie sami, jak przebiega montaż. Montaż przebiegł pomyślnie.
wszystkie podkładki, tuleje, tulejki, śruby zamontowane. Sami zobaczcie zresztą, jaki jest efekt finalny tego montażu. Jeśli chodzi o dzisiaj, to już wszystko. Jeśli materiał Wam się podobał, uznajecie go za przydatny, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i udostępnijcie ten film znajomym. Może też mają taki problem jak ja w aucie, żeby ta miska była prawie że na równi z wózkiem. Jeśli chodzi o dzisiaj, o ten materiał, to już wszystko. Trzymajcie się, cześć!